Szanowni Państwo, mieszkańcy Gostynia i okolic, kibice MKS Kania Gostyń, trenerzy, zawodnicy i zawodniczki. Niniejszym chcielibyśmy poinformować, że z dniem dzisiejszym rozpoczynamy rok obchodów stulecia MKS Kania Gostyń. Historia naszego klubu to w przeważającej mierze historia piłki nożnej i historia piłki siatkowej, która w naszym regionie przeplata się z historią naszego miasta Gostynia. Na kartach z kalendarza od odzyskania niepodległości w dniu 11 listopada 1918 roku po dzień dzisiejszy. Już po 5 latach od tego wydarzenia, tego historycznego wydarzenia, w Gostyniu powstał klub Kania Gostyń. W związku z powyższym zarząd klubu postanowił powołać komitet organizacyjny obchodów stulecia klubu MKS Kania Gostyń. Wśród najważniejszych wydarzeń planowanych są następujące. Organizacja turnieju piłki nożnej z zakładów pracy, cykl spotkań z ciekawymi ludźmi, byłymi trenerami, byłymi piłkarzami, działaczami, wystawa pamiątek, konkursy, organizacja zasadzenia studentów na stulecie klubu, jak i również publikacja artykułów przypominających historię klubu i wiele, wiele innych. Wielu z Was zauważyło, że od kilku miesięcy sygnalizowaliśmy nasze przygotowania do obchodów stulecia klubu. Koszulki naszych zawodników i zawodniczek są na bieżąco znakowane logiem stulecia. Niedawno pokazały się pierwsze gadżety klubowe sygnowane jubileuszem, a na plakatach i banerach, które publikujemy w mediach społecznościowych, również pokazujemy logo stulecia. Pragniemy przez rok godnie uczcić to wielkie wydarzenie. Kulminacją obchodów w rocznicy powstania klubu będzie rok 2023, w którym to 13 maja przypada dokładnie dzień zawiązania działalności klubu. Reprezentuję też siatkówkę, gdzie nie jesteśmy już połączeni może organizacyjnie, finansowo i tak dalej, ale też zostaliśmy zaproszeni do, jako że przez x lat tam ta siatkówka była związana z Kanią i jest nadal, zresztą się nazywamy UKS Kania Siatka. Też będziemy brali udział w tych obchodach i też zaplanowaliśmy takich parę spotkań jakoś z zespołami, powiedzmy tam, nie nazwałbym to z wyższej półki, ale jak pierwszoligowe jakieś zespoły, powiedzmy też spotkania z trenerem, z trenerami dwoma, trzema. Postaramy się zrobić taki plebiscyt, to będziemy wiedzieć, jak ludzie pamiętają i wiedzą, znają naszych tych. Także też bardzo się cieszymy, że możemy wspólnie brać udział w tych obchodach z tego stulecia. Jeżeli posiadacie w swoich domach pamiątki o Kanie Gostyń, wypożyczcie je nam. Chcemy zrobić album, coś w rodzaju takiego połączenia pokoleń, tak jak wspomniałem, no, dla naszych zawodników grających w najmłodszych drużynach, to są już pradziadkowie, którzy zakładali ten klub, więc chcemy połączyć jakby pokolenia poprzez obraz. Obraz, który połączy te pokolenia, pokazujący, jak wyglądało to kiedyś, jak wyglądał stadion, jak wyglądało być może nawet miasto. Serdecznie zapraszamy Was również na profil facebookowy stulecie klubu MKS Kania Gostyń, na którym będziemy publikować wszystkie wydarzenia związane z organizacją jubileuszu klubu. Na naszym dotychczasowym profilu facebookowym Kania Gostyń, jak i również stronie internetowej kaniagostyń.pl będziemy przypominać o wydarzeniach. Pragniemy również zaprosić Was wszystkich na profil facebookowy i na stronę internetową naszego patrona medialnego obchodów stulecia klubu MKS Kania Gostyń, którym został portal gostyńska.pl i tygodnik Życie Gostynia. Mamy nadzieję, że obchody stulecia Gostynia będą bardzo ciekawym widowiskiem i bardzo ciekawym wydarzeniem, które w roku 2022 i 2023 przyciągnie Was, a o to postaramy się my jako zarząd MKS Kania Gostyń i Komitet Organizacyjny Obchodów Stulecia MKS.